Dzień dobry, witajcie Między Drzewami. Ja jestem Paulina i moim i waszym gościem jest Michał Wieciek z Nadleśnictwa Niepołomice. Cześć Michale. Dzień dobry państwu, cześć Paulina. Ale zimno się zrobiło, co? Zimno? To może ogrzewanie podkręcić? Może nie, może porozmawiajmy po prostu o tej zimie i zrobi nam się cieplej. O zimie? A bo czekaj, no tak, no bo dzisiaj to 24 grudnia... Tak, dobrze liczę. Tak. Czyli 24, czyli 21 rozpoczęła się nam zima astronomiczna, 22 zima kalendarzowa. No i warto teraz, ale że trzeba jakieś specjalne strategie przetrwania na tą zimę przygotować? No mam nadzieję, że nasi słuchacze aktualnie są najedzeni, mają pod ręką nowe prezenty <laughs> i wśród tych prezentów jest dobra książka. Trawią i mają czas, żeby posłuchać opowieści między drzewami. Zgadza się. Jeszcze prosimy Państwa o jakieś informacje, czy u Was jest biało za oknem, czy też nie, bo my będąc w studiu, to nie, nie widzimy tego, a to jednak ważna informacja, bo to wszystko zależy od tego, co jest za oknem, to jak się przygotować do tej zimy, jak tą zimę przeżyć. Przetrwać zimę. Porozmawiajmy sobie o tym, w jaki sposób mieszkańcy lasu i nie tylko lasu yy, no, są w stanie przetrwać, Okres, który wydawałoby się bardzo taki martwy, taki surowy, bo jest i zimno, i mniej tego jedzenia jednak jest, zwłaszcza odczują to roślinożercy. I co tu zrobić, żeby dotrwać do pierwszych promieni, ciepło, ciepło, ciepłych promieni słońca, bo ten, to słońce styczniowe i lutowe, to tak słabo ogrzewa, tylko, tylko może troszeczkę nam ubarwia krajobraz, ale zbyt ciepłe to ono nie jest. No, dla części osób i również stworzeń zima może być trochę depresyjna. Ja osobiście lubię zimę, bo jestem zimna lubem, ale część zwierząt i również część moich znajomych przyjęłaby taką strategię, że spakowałaby się i wyjechała. Do ciepłych krajów. Do ciepłych krajów. I ciepłe kraje mamy na myśli... No, każdy myśli jakaś tam ciepła plaża. na tak. Nie wiem, Afryka, Albo Wyspy e, Kanaryjskie. Nie? Może tam, Kraiby włos. też, ja co niektórzy szalenie, nie? no. Wiesz co, ja to, ja nie. Ja nigdy nie byłam y, fanem wyjazdów właśnie na plażę. Znaczy, w zasadzie nigdy nie byłam w, y, przy ciepłych wodach. Ale nie kręci mnie to. Ja, ja jednak jestem dziewczyna bardziej y, północna. Szkoc... Szkocja, Szwecja, yy, Anglia, yy, Wyspy, w ogóle Wyspy Brytyjskie, Irlandia to jest taki jeden punkt, no i, no i Skandynawia, drugi punkt. Islandia mi się marzy, chociaż tam jest non-stop na okrągło przecież zimno. Czyli ty byś nie uciekała przed zimą? Nie, nie, zdecydowanie nie. Dobra, czyli jak nie wylatywałabyś na zimę, bo powiemy sobie, kto tam odlatuje później, to może byś tą zimę przesypiała? Tak. Myślę, że, że to jest najlepsza strategia z mojego punktu widzenia. Bo tak. Mm, Ale można patrząc, na kolor, patrząc sobie. na kolor włosów, to nie wpisujesz się w taką strategię, bo, bo te włosy nie są popielate jak u popielicy. Tak, prędzej y, lisowate, no właśnie. wiewiórkowate, czyli dwa, zwierzęt, y, dwa gatunki zwierząt, które nie śpią zimą. Popielicowate, mówisz? One nie są popielicowate. Popielica to jest nasz największy śpioch. Co Was może zdziwić, bo mówi się spać jak suseł albo spać jak niedźwiedź. Spróbujemy te mity troszeczkę obalić, bo największym śpiochem, proszę Państwa, występującym w naszym pięknym kraju jest popielica. Popielica szara, dokładnie. To jest takie zwierzątko, które ma bardzo puszysty, popielaty ogon. Ten ogon trochę przypomina. Taką make do butelek. I popielica znajduje sobie miejsce do spania na całe 8 miesięcy średnio. Czasami też w naszych gospodarstwach możemy ją znaleźć. Jak ją znajdziemy, no to trzeba jej pozwolić się wyspać, bo to jest gatunek podlegający ochronie. Tak, czyli to nie niedźwiedź śpi długo, bo niedźwiedzie wcale zimą nie przesypiają cały czas zima dla nich może być nawet bardzo pracowita. Dla pani niedźwiedzicy to jest czas, w którym rodzi się jej potomstwo, przychodzą na świat w gawrze i tu taka dygresja, że większość osób, jak usłyszy słowo gawra, ma na myśli jakąś jaskinię, jeszcze tam czasami w kreskówkach była pokazywana jaskinia z łóżkami, na których spały te niedźwiedzie. Tak, regały, Tak, w książki. ogóle tak, takie mieszkanie. Natomiast w rzeczywistości gawra czasami może być zwykłym wykrotem pod e, jakimiś korzeniami, gdzie, gdzie jest trochę miejsca, gdzie ta niedźwiedzica, czy niedźwiedź może się tam wcisnąć i sobie przespać. Nadleśnictwo Baligród swego czasu miało na swoim Profilu taki ciekawy film, gdzie było pokazane, jak właśnie z takiej dziury w ziemi pod drzewem takiej dziupli. W sumie zaczęły wychodzić niedźwiedzie. Tam jeden niedźwiedź, drugi niedźwiedź, trzeci niedźwiedź. Trochę ich się tam zmieściło. Razem jest im, razy, razem jest im cieplej ale, i raźniej. I raźniej. I jest ale z kim w też... karty zagrać. <laughs> Tak, zimowy poker. Natomiast no, też nie śpi całej zimy. To nie tak jak popylica, te 8 miesięcy, tylko w momencie, kiedy zrobi się troszkę cieplej, przyjdzie odwierz, on tą odwierz poczuje, wyjdzie z tej gawry, zobaczy, nie, no w sumie nie ma co spać, pochodzę, trochę pospaceruję. Coś przekąszę, coś tu prostu je mhm. kości. Tu jakaś padlinka, tu jakaś roślinka, mhm. różne rzeczy zjada. Czyli można spać, można częściowo spać. Również z takich zwierząt, które przesypiają, warto zaliczyć tutaj borsuka i Borsuk ma fantastyczne, wielopoziomowe swoje mieszkania, gdzie przygotowuje się też do spania, chociaż też nie śpi całej zimy. Miałem sytuację właśnie przez to, że trochę nam się ten klimat zmienia i, i te przynajmniej w ostatnich latach zimy nie są bardzo mroźne i śnieżne. To w zeszłej zimy spotykałem gdzieś tam na początku stycznia tropy właśnie Borsuka, który sobie zrobił przerwę od snu i zaczął, zaczął wędrować. Niesamowity. Pewnie był zdenerwowany. Bo miał tak. sąsiada. Tak. A, o, lisa. Mm. Na pewno lisa. No właśnie, bo borsuki to takie czyściaszki. Nawet mają oddzielne miejsce na załatwianie potrzeb fizjologicznych. Czyli Swoją latrynę. Latrynę. I, I są naprawdę czyściochami. Listek spadnie gdzieś tam w okolicy wejścia do nory, to zaraz ten listek jest skrzętnie zamiatany. Natomiast lis się nie przejmuje takimi sprawami. Choć warto powiedzieć, że lis korzysta, bo lis nie idzie spać zimą. Borsuk śpi, więc sąsiad tutaj może urzędować. Gdy kota nie ma, to myszy harcują. Borsuk śpi, to lis harcuje. A co do myszy harcujących? Wyobraź sobie, że lis potrafi usłyszeć pisk myszy z odległości 100 metrów i to myszy, która jest głęboko pod Śniegiem. My jeszcze pewnie potrafią polować. Oczywiście i robi to w fantastyczny sposób, bardzo widowiskowy, bo w momencie, kiedy mm, wysłucha, gdzie ta mysz jest i przygotuje swoje ciało do skoku, odpowiedniego, to wyskakuje w górę, momentalnie przekręca się głową w dół i nurkuje w śniegu. Nurkuje w śniegu i tylko kita czerwona wystaje na zewnątrz i, i no, zdarza się, że rob, y, tylko jeden taki skok i już ma y, tego gryzonia w pysku. No, czasami a miski. jeśli mysz się słowa za kamieniem? <grych> bo to lis ma ból głowy. Tak. Oblarty a a co robi taki lis, jak nie ma śniegu? No bo właśnie powiedzieliśmy, że ostatnio te zimy są bezśnieżne, to jak on wtedy poluje? Jak można w ogóle znaleźć pożywienie, gdy nie ma śniegu? No, trudniej dla lisa, ale łatwiej dla tych innych zwierząt. Jak mamy śnieżną zimę, to ten lis ma możliwość polować pod śniegiem. No ale ostatnio widzimy, że tego śniegu jest niewiele. No i czy to powoduje jakieś zamieszanie w przyrodzie, że nie ma śniegu? Oj, myślę, że na pewno. Um, Mój sąsiad się cieszy, że nie ma śniegu, bo nie musi odśnieżać, mniej wydaje na opał, w ogóle jest zadowolony. Częściej w domu, nie znosi śniegu. Lepiej się, tego się jeździ śniegu. samochodem. Tak, tak. tak. Um, no rzeczywiście. Sporo można usłyszeć takich komentarzy, że z jednej strony nie ma zimy, jest coraz cieplej, to fajnie, bo nie trzeba tych czapek, tych szalików, tych kurtek i w ogóle rękawiczek. To z jednej strony jest taka jedna szkoła, powiedzmy, część ludzi nie lubi zimy i lubi, jak jest cieplu, cieplutko, ale niestety no, dla przyrody, dla zachowania wszystkich procesów w odpowiedni sposób. To ta zima jest niezbędna. I jakiekolwiek tutaj zawirowania e, w okresie zimowym mają przełożenie na cały rok. Następny sezon. Cały sezon wegetacyjny. Począwszy od tego, że śnieg jest takim naturalnym Dużym zapasem wody. I w sumie to, czy mamy do czynienia na wiosnę z suszą, czy brakuje tej wody, zależy od właśnie pokrywy śniegowej. Potem ten śnieg, gdy się topi wolno, uzupełnia wodę w glebie, zasoby potrafią się odbudować. No, bezśnieżne zimy utrudniają tego typu działanie. Rzecz druga, gdy nie mamy niskich temperatur, to zarówno niektóre organizmy, żywe jak zwierzęta, jak również rośliny i drzewa, nie otrzymują takiego impulsu. Że hej, jest zima, przechodzimy pewien proces. Zresztą mówiliście o tym z Hubertem przy okazji nasion, że niektóre nasiona potrzebują być przemrożone. Mm -hmm. Również niektóre owady potrzebują mieć sygnał, że właśnie jest niższa temperatura, czyli kolejne stadium przeobrażenia idziemy. I dopiero gdy się ociepli, to już wtedy wiemy, że jest to właściwa wiosna. Tak, drzewa potrzebują tego impulsu, żeby właśnie um, przejść w stan spoczynku. I w czasie tego spoczynku no, chociażby nie są. Nie jest pompowana ta woda, no bo woda wiadomo by mogła zamarznąć i wtedy pęknąć drewno Wa właśnie, by pękło. Pękłoby drewno. Ta, słyszałeś kiedyś takie przysłowie, e, określałem w ogóle, że jest trzaskający mroz? Mm -hmm, choć od wielu lat e, takich mrozów nie, nie uświadczamy. Znaczy właśnie, bo jeszcze mówię też o zimie i trzeba wyjaśnić jedną rzecz. To, że chociażby od 6-7 lat nie widzimy takiej mroźnej zimy jak z czasów e, mojego, czy twojego dzieciństwa, czy naszych mm -hmm. rodziców, wcale nie oznacza, że taka zima się jeszcze nie pojawi. Bo jakby tak popatrzeć w dane e, meteorologiczne, to to, że jeden, dwa sezony są takie bez śniegu nie oznacza, że już zawsze tak będzie, bo mówimy o zmianach klimatu. A ja staram się uciekać ze sformułowania ocieplenie klimatu, bo klimat się nam zmienia, tu nie ma dyskusji. Nie wszędzie się ociepla. Bo jakby tak spojrzeć niedaleko, to przecież mroźne zimy mieliśmy i w 2013, i w 2012 roku, gdzie temperatury długo się utrzymywały poniżej zera i to grubo. I właśnie w moich okolicach, w 2010 roku, było takie dwa tygodnie srogich mrozów poniżej minus 20. I dlaczego były troskające? Bo w lesie zaczynały pękać drzewa. Ten mróz już był na tyle duży, że zamarzała ta pozostała ilość wody, która gdzieś tam w tym drewnie jeszcze była, i po prostu rozsadzało drzewa. E, raz miałem nawet okazję być dość blisko. 300-400 metrów od takiego drzewa, które pękło. Odgłos był naprawdę taki, jakby ktoś odbezpieczył granat i ten granat sobie wybuchł. Gdy podszedłem na miejsce, to faktycznie ta szczelina była dość duża i w sumie cieszę się, że nie byłem przy samym drzewie, bo pewnie zostałbym nieźle ogłuszony. Mhm. Stąd właśnie powiedzenie trzaskające mrozy. No Ale taka, um, takie pęknięcie zostanie zarośnięte tkanką i później mamy listwę mrozową, tak zwaną, ale to już... To widać dla... ładnie na, tak, na, na, tak, to widać. na drzewie. To widać drzewa sobie radzą jak mogą, właśnie ograniczając te swoje em, procesy życiowe. Tak, ale podobnie robią różne zwierzęta, bo przez to, że przechodzą w, w spoczynek w hibernację czy w letarg, Czyli różne sprawy. Diapauzy, są, na przykład łowadów, tak, tak się to tak. nazywa. Różne są tutaj metody, z, y, Zasypiania, no to potrafią swoje y, procesy na tyle ograniczyć, że spada im temperatura ciała. Nawet do 1 dwóch stopni u jeży. Na przykład tak jest. Jesz się z, y, zawinie w kulkę, w, w kupce liści i obniży swoje. Y, I tak czeka. Zapotrzebowanie na energię spada, czyli wchodzi tak. w tryb oszczędzania baterii. Tak jest. Bardzo sprytna sprawa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, ci, którzy posiadają ogrody, zostawiają kubkę liści dla jeża. Zawsze to dobra. Dobre zaproszenie. Dobre zaproszenie. Wracając jeszcze do niskich temperatur i, i na przykład też znowu wysokich temperatur zimą, spotykam się z takim stwierdzeniem, że gdy na wiosnę czy latem jest dużo komarów, gdzieś tam wysyp kleszczy, to ktoś mówi, A nie było nie ostrej wymroziło. zimy, nie wymroziło tego i w ogóle. Znaczy, owszem, jest. Niewielka, mimo wszystko, bo naukowcy to badają, jest niewielka grupa owadów, która korzysta faktycznie na ciepłej zimie. Natomiast te srogie mrozy wcale nie ograniczają liczebności tych owadów, a nawet ułatwiają im przetrwanie zimy, ponieważ w tych temperaturach w okolicach zera łatwiej mogą się rozwijać różnego rodzaju pleśnie, grzyby, które mm -hmm. infekują chociażby potwarki, potwarki owadów. A kolejna rzecz jest taka, że niektóre owady nawet specjalnie się nastawiają na zimę. Nastawiają się na zimę. Nie, niektóre muchówki z takiego dużego rzędu owadów, muchówki, specjalizują się właśnie w byciu aktywnym zimą. Może nie przy intensywnych mrozach, ale właśnie gdy temperatura oscyluje w okolicach zera, można zauważyć na śniegu dreptające właśnie jakieś tam owady. Robią to z tego powodu, że zimą po pierwsze nie mają konkurencji innych owadów. Mają dużo przestrzeni dla siebie i nie muszą się obawiać ptaków owadu Które akurat odleciały gdzieś odleciały, tak, czy, czy zmieniły miejsce bytu na zimowiska, więc są bezpieczne, wolne i mogą swobodnie skakać. E, czyli jednym słowem, no, można nawet spotkać takie muchówki, które przypominają komary. E, oczywiście nie są tymi właściwymi komarami, ale wędrują swobodnie. Najczęściej na piechotę bądź niewiele podlatując, gdyż to jednak jest lot jest dużym wydatkiem energetycznym, te energii muszą oszczędzać. Mhm. Więc mroźna zima wcale nie powoduje spadku liczby komarów, bo wystarczy, że przetrwa jedna komarzyca i ona już złoży odpowiednią ilość jaj, i tych komarów będzie tyle samo. Tak jest. Tak, Jeśli jest chodzi o owady, które można spotkać zimą, to w naszych domach coraz częściej, ja mówię tutaj o sobie, spotykam biedronki. Azjatyckie, które no. znajdują szczeliny gdzieś tam we Framudze czy w oknie, i, i, i niestety no muszę się sobie z nimi radzić i je. No, bo owady mają różne strategie przetrwania zimy. Niektóre właśnie zapadają w diapauzę, czy też w formie innego stadia rozwojowego, jak poczwarki czy larwy. Gdzieś tam się chowają w załomach kory, czy w ściółce leśnej. Czy też po prostu wystarczy, że jest śnieg, bo śnieg też działa jak taka kołdra, która mocno izoluje i gdzieś pod tym śniegiem sobie przetrwają. Niektóre szukają schronień w naszych domach. Podałaś, powiedzmy, niezbyt pozytywny przykład tej biedronki azjatyckiej. Ale też całkiem sympatyczne złotooki. Też hmm. się sprowadzają do nas na zimę, część osób tak myli zwane je niepotrzebnie. baśki. Baśki pierwsze słyszę. Baśki, u mnie, o. u mnie się mówiło baśki, czyli Złotooki, te, y, sieciarki. Tak. Przypominają niektórym mole. Oczywiście to nie jest mol, nawet jest bardzo pożyteczny, jak już w naszym domu jest, bo to jest drapieżnik. Więc też, jakby gdzieś jakiegoś miło wszystko w stanie gdzieś tam przysypiania spotkał mola, to pewnie by go zjadł. Mm -hmm. no, czemu nie? I przyjrzyjcie się, dlaczego złotook ok nazywa się złotookiem. To jest naprawdę Stukajcie bardzo ładny. w Internety, złotooki, ok wtedy już będziecie na pewno wiedzieli i potrafili rozpoznać. Tak. A propos tych zwierząt, które się ukrywają w naszych domach, no to też zimą. Kot się przyda w domu, bo myszy schodzą do domów i do stodu, i tak dalej, i tak dalej. To akurat moi rodzice mieszkają w takim miejscu, w którym zimą. Tak, słychać, słychać te myszy, które harcują gdzieś tam w ścianie, słychać nad nami, nad głowami, że coś tam szaleje. Nie wiem, czy to są akurat myszy, czy to y, będą jakieś inne y, zwierzęta. W jaki sposób one sobie radzą z zimą? No bo są niewielkich rozmiarów. Czy na przykład gronostaj to zależy jeszcze, jakie zwierzęta mamy na myśli, bo albo gromadzą wcześniej zapasy mhm. na, na to, żeby móc przetrwać, i podjadać coś. Yy, Gronostaje na przykład są aktywne w sumie cały czas yy, i podobnie jak łosice, czyli najmniejsze w Polsce przedstawiciel rodziny łosicowatych, potrafią zmienić odzież na zimę. Znaczy nie tyle, że jest grubsza i cieplejsza, ale również zmieniają kolory. Gdy temperatura powietrza średnia zaczyna spadać w okolicach dwóch stopni i poniżej stopni Celsjusza, gronostaj i łasica przebarwiają się na biało. Bo to jest świetny kamuflaż. Jeśli jest śnieg. Jeśli jest śnieg. No właśnie, bo to jest taki trochę kłopot dla gronostaja i łasicy, że w momencie gdyby zaczęły zmieniać futro na białe, a potem nagle zrobiło się cieplej, to ich organizmy wstrzymują przemianę i mamy wtedy łacia tego gronostaja. Albo jeszcze gorsza wersja, że jest zimno, gronostaj robi się cały biały, za wyjątkiem czarnego ogona i znika śnieg do końca zimy. To wtedy taki gronostaj, wybiegając na jakąś łąkę polanę śródleśną, jest widziany z daleka, jako biały punkcik no i ciężko mu się ukryć przed drapieżnikami. On sam jest drapieżnikiem, ale na takiego gronostaja chętnie by też zapalował na przykład myszołów. No taki łańcuch pokarmowy. Mhm. Także fatalna sytuacja, kiedy nie ma, nie ma śniegu i nie można się y, ukryć na tle. To ja się nazywa mimikra? Mimikra to jest w ogóle upodabnianie się do otoczenia, żeby się ukryć. Mhm. To trochę inaczej wygląda. Y, ale a propos mimikry, to mi się jeszcze przypomniała kwestia tego, że niektóre sowy też się świetnie upodabniają, a właśnie, bo mówimy, że zima to taki trudny czas do przetrwania i w ogóle, a są ptaki. Które ten czas wykorzystują na amory. Tak, i to są ptaki drapieżne przede wszystkim, czy, albo ptaki padlinożerne. E, najpiękniejszy spektakl na niebie. E, ktoś mógłby powiedzieć w ogóle, że żurawie mają najpiękniejsze gody, e, tak zwane toki, ale e, już wcześniej, bo w lutym, albo nawet w końcu stycznia można zobaczyć przepiękne tańce na niebie, właśnie kruków, które e, tańczą. Dla partnerki, samce, dla samicy, e, i wyprowadzają lęki najwcześniej. Już w marcu pisklęta się mogą pojawić. Dlaczego tak się dzieje? Bo kruk jest padlinożerny, wszystko wszystkożerny, też potrafi sobie coś upolować, ale często w kooperacji z wilkami dojada resztki. Co jest ciekawe, w ogóle sikory też bardzo lubią chrząstki obgryzać. E, a wydawałoby się, że to takie Sympatyczne. No, sympatyczne, ale no, są radzą symp sobie. Są, tak, 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 są no, owadożerne, też tłuszczy lubią. Tak, tak. Więc y, to jest ciekawe, że ptaki znalazły taką strategię, że warto, opłaca im się y, mieć, wyprowadzać lęgi bardzo wczesną wiosną, czy w przedwiośniu, po to, że w momencie, kiedy y, młodzież będzie wylatywać z gniazda, to już ma po prostu cały świat, do dyspozycji. Podobnie jest zresztą właśnie o tych, z tymi niedźwiedziami, o których wspomniałeś wcześniej. Małe niedźwiedziątka, misie, można by powiedzieć, choć nie mylcie, niedźwiedzi z, z pluszowymi misiami, bo to są również zwierzęta drapieżne. Maluchy rodzą się, przychodzą na świat w styczniu, w lutym, piją mleko matki i w momencie, kiedy wychodzą na zewnątrz już pohasać, no to są już na tyle podrośnięte, że są w stanie sobie same coś tam skonsumować. Podobnie jak kruki, robią też puszczyki. Puszczyki zwyczajne, które już w sylwestrową noc potrafią urządzać amory. Teraz się po lesie roznosi ich pochukiwanie. A posłuchajmy. Akurat słychać pana puszczyka, który gdzieś tam próbuje panią zachęcić i oznacza swoje terytorium głosem. I właśnie też puszczyki wcześniej mają tą swoją młodzież, ale nie wszystkie ptaki cieszą się z tej zimy. No może nie, że puszczyki też są super zadowolone, ale potrafią się do niej przyzwyczaić, bo część ptaków zabiera się i wylatuje. Chociaż ostatnie badania prowadzone przez ornitologów wskazują, że właśnie przez zmiany klimatu część ptaków rezygnuje z dalekich wypraw. Bo to, co mówiliśmy na początku, że ptaki odlatują do ciepłych krajów, czyli mamy na myśli od razu Afrykę. I niektóre ptaki rezygnują z tych dalekich wypraw, pozostają gdzieś bliżej, pozostają w Europie, bądź po prostu przenoszą się, nie wiem, czasami nawet bliżej miast, tak? czyli z lasu do miasta. I wychodzi na to, że sójki miały rację przez cały czas. Sujki miały może częściowo rację, bo każdy ma swoją strategię i ona przez jakiś czas dobrze się sprawdzała. Ale właśnie niektóre, chociażby bociany, udaje się zauważyć bociany czy żurawie, które stwierdzają, że po co tak daleko? jak Może nie jest tak pysznie jak gdzieś tam w Afryce, ale tego jedzenia jest w miarę pod dostatkiem. A co zyskują? Zyskują to, że są wcześniej z powrotem na obszarach lęgowych. Czyli po pierwsze, no, sami sobie Państwo wyobraźcie taka podróż na własnych skrzydłach do Afryki. 6000 kilometrów, no, potrafi być niebezpieczne i wyczerpujące, w związku z tym, jak można zaoszczędzić energii, czyli sama przyroda też już w jakimś stopniu zaczyna się dostosowywać do tego, co się dzieje. Gorzej, gdy jednak przyjdzie taki atak zimy i, i czasami w mediach są pokazywane przekazy, że tam danemu bocianowi czy żurawiowi trzeba było pomóc, trzeba go było gdzieś tam próbować odłowić, bo już się słanią z głodu. I tu jest kolejna sprawa. Część osób właśnie z automatu, jak tylko zobaczy pierwszy śnieg albo w ogóle usłyszy słowo zima, myślę, że koniecznie od razu dokarmiamy ptaki. Z tym dokarmieniem ptaków zdania są trochę podzielone, bo po pierwsze, żeby to robić, trzeba jednak zdobyć trochę wiedzy. To nie jest tak, że wystawimy gdzie bądź jakikolwiek karmnik, cokolwiek tam do niego nasypiemy. Ptaki będą po prostu super, ekstra wdzięczne. Bo po pierwsze, też trzeba zobaczyć, jakie ptaki mamy dookoła siebie, bo właśnie jak w że Teraz wiadomo, mówi się już, że są ptaki szponiaste wśród ptaków drapieżnych, żeby rozdzielić kwestię, że jastrząb owszem jest drapieżny, ale jest przede wszystkim szponiasty, bo sikorka również jest drapieżna, bo potrzebuje mm -hmm. tej, tego źródła pożywienia z i owadów i, mm -hmm. i larw owadów. I przygotowując karmnik, trzeba po pierwsze zadbać o miejsce, gdzie się go przygotowuje, bo nie można postawić byle jakiego karmnika tuż przed oknem. Raz, że ptaki nie widzą szyb, czyli duża szansa, że będą nam uderzać w szybę. Druga sprawa, no taki karmnik postawiony w złym miejscu od razu przeciąga ptaki szponiaste jak krogulec czy jastrząb, które świetnie wykorzystują takie miejsca, żeby zapolować na tą drobnicę. No ten karmnik musi być łatwy do czyszczenia, żeby jednak tam raz w tygodniu go przeczyścić, bo no nie każdy ptak się nie załatwi tam, albo może przylecić jakiś ptak, który miał pasożyty i nie chcemy, żeby te pasożyty tam na dłużej zostały. I dbamy o jakość karmy. Absolutnie nie jesteśmy w stanie, to, to jest zakazane podawanie ptakom chleba i resztek z naszego stołu. Najgorszą rzeczą, która tam jest, jest sól. Tak. Sól powoduje, że ptaki, no, po prostu umierają z pragnienia. No, właśnie. Wy, drodzy słuchacze, zjedzcie sobie łyżeczkę soli i, i, i zobaczcie, jak szybko wam się chce pić. I wyobraźcie sobie teraz ptaka, który najadł się chleba, który mu tam spęcznie, spęczniał, jeszcze nie daj Boże. Ciężko strawny dla niego? Jakiś spleśniały, czy zepsuty. To po chwili chce mu się pić. No, zimą minus 10 stopni. Woda jest ptaki, w stanie. Ptaki nie są w stanie czerpać wody ze śniegu, bo tak. jest to na tyle duży wydatek energetyczny, że no, nie opłaca się im, nie są w stanie udźwignąć tego wydatku. Dokładnie, no a woda jest. pragnienia, z wychłodzenia. W... zamarznięta, więc. wypchanym chlebem brzuchem. No. Tak, więc nie, nie, nie. Odradzamy i polecamy zakupywać gotowe nawet karmy w marketach, można, jak już ktoś się ubrze. nie dla, dla ptaków egzotycznych tak, to też tak, jest ważne. Tak. Można to robić we własnym zakresie. No, słonecznik tutaj myślę, że znajdzie każdego amatora, bo, bo i sikora jest słonecznik, i dzięcioły, i kowaliki też. E, można wystawiać dla tych właśnie mięsożerców jakieś kawałki słoniny, tylko też warunek, żeby była niesolona, niesolona i żeby była świeża bo często niestety spotykałem u sąsiadów takie zdechlaki wiszące już drugi miesiąc po no nie, kilku no, odwilżach. No to sami nie, nie, byśmy nie zjedli Właśnie, to jest to, więc... że świeże, pachnące jest super. I, I zadbajmy właśnie, jak już mówiliśmy o tej wodzie, jest możliwość przy karmniku o odrobinkę wody, jakaś miska, chyba, że macie stawek, to jest super, żeby to też ta woda była dla ptaków. A jeżeli myślicie w perspektywie Dłuższej niż jedna zima, to sadźcie w swoich ogrodach krzewy owocujące. Różnego rodzaju krzewy. Ja mam u siebie w ogrodzie dziką różę. Super. Berberys. Ekstra. Yy, głuk. Kalina koralowa, głók, jarzębina też się znajdzie. I jabłonie, gdzie te jabłka na przykład dla kosów. Kosy uwielbiają dziobać sobie jabłka. I po pierwsze to jest ten naturalny karmnik, czyli dopiero gdy się te zapasy skończą, to ja myślę o tym, żeby dokarmiać ptaki dalej. I jak już zaczniemy, to nie możemy nagle przerwać. Czyli, jakbyście planowali wyjechać, nie wiem, na dwa tygodnie ferii zimowych, jeśli tylko taka możliwość będzie, no to ktoś musi zostać, kto będzie myślał, żeby dosypywać, bo ptaki się przyzwyczają i pierwsze, co będą robiły po przebudzeniu, to idę na żarełko do karmnika, a tam pusto. I się może okazać, że mu braknie energii, żeby poszukać czegoś innego do zjedzenia. Powiedz, dlaczego jemiołuszek latem nie widzę, a widzę je zimą? Mówiliśmy o ptakach, które migrują na potrzeby przetrwania trudniejszego okresu. Jednak nie tyle niska temperatura ma wpływ na wędrówki ptaków, co dostępność pożywienia. Ponieważ właśnie mówiliśmy przed chwilą o dokarmianiu i takie jemiołuszki przylatują do nas z północy, bo tam najczęściej przebywają, wtedy kiedy tam im się skończy żarełko. Y, przylatują y, u mnie, przylatują na krzewy i dopóki go nie objedzą, dopóty siedzą całym statkiem głośno dając znak. Kiedyś na taką jabłoń y, przyleciało mi ponad 60 jemiołuszek. Tak, siedziałem, liczyłem, a rejwach był taki, że przez zamknięte okna w domu od razu było wiadomo, że coś się dzieje na podwórku. Y, więc y, nie tylko w sumie jemiołuszki, bo przy braku pokarmu potrafi się u nas pojawić, nie wiem, myszołów WHT, y, potrafi się nawet że od mm. czasu do czasu y, pojawia czy po prostu przylatują chociażby do nas gile, które mieszkają gdzieś tam w krajach basenu Morza Bałtyckiego na północy, w Skandynawii, gdzieś tam przylatują, czy, czy w Rosji bardziej kontynentalnej, przylatują do nas, bo jest im łatwiej zdobyć pożywienie. Czyli A, my jesteśmy ciepłymi krajami dla... Dla nich tak. Dla A co robi leśnik zimą? Zakłada ciepłe wewniane skarpety i robi to co zwykle. I kalesonki. I kalesonki. Moja mama się ucieszy, jak powiem, że zakładam kalesonki idąc do lasu zimą. A zakładasz? No jak jest zimno, to tak. To już wtedy nie ma żartów, nie świerujemy. Kalesonki są. Oczywiście. Odsłone. Co leśnik robi zimą? Zimą. Kiedyś pozyskiwało się drewno. Przede rzmo. wszystkim. Przede wszystkim. Z uwagi właśnie na to, że drzewa są w stanie spoczynku. Pokrywa śnieżna, ułatwia unikanie uszkodzeń. No nie Tak, zawsze tak się łatwiej da. się to wywozi. Nie ma okresu lęgowego ptaków. E, wszystko jest super. No Natomiast, niestety rynek z, tak. swoją drogą i tutaj firmy pracujące nad przerobem drewna, nie byłyby w stanie czegoś takiego przetrwać, bo potrzebują dostępu materiału cały czas. Dlatego, no, owszem, jest dużo nadleśnictw, które starają się kumulować to pozyskanie, powiedzmy, w zimą i początkiem roku, no, ale no, są potrzeby, nie zawsze się da. Ale jednak to pozyskanie jest, czyli leśnik tam nadzoruje to pozyskanie, ale również też yy, patrzy na nowe pokolenie lasu. Bo na przykład takie jeleniowate, gdyby wpadły w młodziutką uprawę leśną, to by potrafiły na przykład jodełki, dęby skrzętnie obgryźć, pozjadać. No i wtedy by nowe pokolenie miało trudniej to przetrwać. Stąd też te wszystkie grodzenia, które się pojawiają w lesie, ale to nie jest tak, że zagradzamy im te młode smakołyki i nie dajemy nic w zamian. Nie mówię tutaj o dokarmianiu w paśnikach, bo od tego się coraz bardziej odchodzi i, i słusznie, żeby nie gromadzić w jednym miejscu zwierząt. W, w podobny sposób jak to było przy ptakach, bo choroby też się mogą przenosić. Ale zostawia się drzewa tak zwane zgryzowe, czyli żerwłókniste. Tak? tak, na przykład y, to pola osika, y, smak żubrów w Puszczy Białowieskiej. U mnie czasami sosny są też tak pościnane. Y, I na przykład uwielbiają też i, i jelenie i jemiołę. O. Gdy jest pozyskania sosny, gdzieś tam się robi gniazdo pod posadzenie dębów i buków, ścina się sosny, to właśnie przed świętami pytałem moich kolegów słuchaj, potrzebowałbym jakąś ziemię? nie będziesz gdzieś tam ścinał, u nas akurat w moim nadleśnictwie na sosnie sporo je miały, to jest też efekt zmian klimatu. I mówią, no tak, to będę wtedy i wtedy. No to wiem, że muszę się pojawić tego samego dnia. Bo jeśli to przetrwa przez noc, to już będzie całkowicie objedzone przez jelenie. Zostanie jakaś no, malutka końcówka. Widocznie, widocznie im, to, im to pasuje. Jeśli chodzi o jeleniowate, to Michale, teraz oddaj, oddajmy się wspomnieniom. Nasz pierwszy wspólny odcinek dotyczył... Zrzutów, poroży i wszystkiego z tym związanego. Tak jest, skarpy. To był początek 2020 roku. A jaki ja byłem wtedy młody? <laughs> A propos, właśnie tego, nie będziemy teraz powtarzać, tego o czym mówiliśmy w tamtym odcinku. Naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani kwestią pozyskiwania czy zbierania poroży na lasu, właśnie zimą. Odsyłamy, odsyłamy do odcinka odsyłamy. numer dwa. Tak, numer dwa. 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 Ale tymczasem chciałam powiedzieć o tym, że Zima to jest też czas zrzucania tychże, właśnie poroży, i chciałam przeczytać fragmencik, dosłownie zdanie, z książki wydanej w 66 roku, 1966 roku 1966, czyli już trochę temu pod tytułem Kalendarz Przyrody. Napisał tę książkę pan Henryk Sandner z panią Zdzisławą Wójcik. I uwaga, w rozdziale poświęconym zimie jest takie oto zdanie. W środku zimy Jelenie zrzucają rogi. Nowe zaczną im wyrastać wiosną. Wskaż błąd. Rogi. Rogi, tak. Powiedzieliśmy o tym że w drugim odcinku, że poroże to nie rogi rogi na głowie ma żubr, krowa, muflon, kozica, koza. Y, natomiast poroże, czyli ta tkanka, która zostaje zrzucana, jest na głowie samców, y, jeleni, łosi, saren lub obu płci, w przypadku na przykład reniferów. E, ale widzisz, myślę, że w roku 66 nazywało się to po prostu rogami. No, może. Kto wie. Kto wie. Musimy wynaleźć wehikuł czasu. Tak, o, przydałby się. E, a jak wybierzecie się na zimowy spacer do lasu, tam kiedyś przygotowywałem taką krótką notkę, jak się przygotować do tego wyjścia zimowego do lasu, e, to możecie się pobawić też w tropicieli. Tak, dokładnie. W tym roku Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wydało broszurkę niewielką. Wrzucamy Wam link do tej broszurki. Możecie ją sobie samodzielnie totalnie za darmo wydrukować, złożyć i wziąć ze sobą do lasu. Broszura nosi tytuł Cheatotrop i rysunki oraz opisy do tejże broszury przygotował Adam Geudon. Z nadleśnictwa Spychowo. Tak. Adama i... powinniście kojarzyć y, z odcinków też naszego podcastu. To ten taki duży, wysoki, z brodą, y, wygląda normalnie Kaletnik. jak chodzący in, Indiana Jones. Po prostu. I ma fajnego psa. Tak. <laughs> Pozdrawiamy Adama. Adam przygotował. Y, 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 no... Takie rysunki z opisem 17 gatunków. Co ważne, te rysunki są przygotowane w skali 1 do 1, tak. czyli też ułatwia to rozpoznawanie. No, jest różnica A pomiędzy... A na świeżym śniegu to prawie jak y, otwarta księga. No tak, bo niedźwiedź i borsuk będą miały zbliżone... No, tylko rozmiary. Tylko rozmiary inne. Czy na przykład żubr i, i, i sarna, prawda? No Można to... wyczytać wiele z tego, co się tam dzieje w lesie. Ale tu ważna uwaga. Na śniegów zazwyczaj są odbite tropy, czyli... Odciski kończyn. Oczywiście na śniegu też można znaleźć ślady, a ślady to cała reszta. Czyli nawet odchody, jak to się mówi, że młodych eskimosów się uczy, żeby nie jedli żółtego śniegu. Różnego rodzaju rzeczy można znaleźć. No, nawet miejsce, gdzie leżą chociażby sarny. Tak? Całe statko saren, gdzie leży, wygniezione, to są ślady. Albo Tropy. grzebień żubra. Mhm. Czyli taki kawałek. Bo się sobie tak za Czeskę robi. Myślę, że, że, że tak na tym to polega. Żubry używają na przykład kawałków pni. Drzew czy do kory i czochrają się i drapią się tam w plecki, i zostają te kłaczki na, na, na tym. Fajna sprawa spotkać właśnie takie ślady obecności zwierząt w lesie. A o tym, w jaki sposób obserwować zwierzęta, też wam mówiliśmy, więc nic, tylko drukować, czyj to trop i iść do lasu w poszukiwaniu tropów oraz zrzutów, a zrzuty będą śladami. No, będą śladami i to jeszcze tak powiedzmy za, za parę. Tygodnie dopiero. Tak. Się rozpoczną. Póki co yy, życzymy Wam wszystkiego dobrego z okazji. Świąt Bożego Narodzenia. Trwających. Yy. Żebyście niekoniecznie w czasie obiadania się gromadzili zapasy w postaci tłuszczu, warto je potem spalić w czasie wycieczki do lasu. I cóż, mamy nadzieję, że będziecie z nami w przyszłym tygodniu w, tyg w odcinku sylwestrowym, <grym> tuż przed Nowym Rokiem. Będziecie z nami jeszcze trochę czasu. Kto dopiero pierwszy raz nas słucha, to... Um, Szybciutko nadrabia nadrabiać. teraz w okresie świątecznym tak. zaległość. Nie wypada. No. I w międzyczasie wpadajcie na grupę Między drzewami Podcast na Facebooku, gdzie e, są nasi słuchacze. My jesteśmy tam również. E, odpowiadamy na wszystkie wasze pytania. E, możecie tam wrzucać swoje zdjęcia m, z przygód w lesie. Również zimą. Również zimą. Przede wszystkim zimą. Życzymy wam Ciepła, zdrowia, wszystkiego dobrego spokoju. i spokoju. I samych naprawdę wspaniałych spotkań z przyrodą. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.